Bez maski. Serial prezentuje pracę Teatru Capitol od kulis, a w jej arkana wprowadzają nas aktorzy, postacie z różnych musicali. Czołówka filmu ukazuje zakamarki teatru nocą, fasadę, korytarze, kulisy. Teatr Capitol nocą. Najważniejszym twórcą spektaklu jest reżyser. Żeby w teatralnym przedstawieniu pojawili się bohaterowie, których emocje przykuwają uwagę widzów, reżyser potrzebuje aktorów. A czy aktorzy mogą się obejść bez reżysera? Na czarnym tle logotyp Teatru Capitol. Czerwona kreskówkowa animacja. Bilet, kurtyna, spektakl, oklaski. Dziś zobaczycie teatr bez maski. Na ekranie tytuł Teatr bez maski, serial edukacyjny o teatrze, opada kurtyna, napisy Kto tu rządzi, reżyser czy aktor? Sala prób, scena, na niej próba spektaklu Blaszany Bębenek. Brawo, 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 brawissimo! Jak pan pięknie potrafi rozśpiewać szkło. Ależ to pan, przyjacielu, ma wielki talent, te pękające żarówki. Niech pan zostanie z nami. Ale czekaj, coś jest nie tak, bo wiesz, rękę powinna mieć od dołu. Zobacz, jak ty mi wystawiasz ramię, to kobitka powinna... No tak, przecież ja jestem facetem. Cię robię pompki na brusali. Czekaj. Patrz, nawet... Pokażę ci moją. Uwaga, będzie popisowy numer. Czekaj. Przecież ja jestem facetem. Carissimo, paura, pepra, oh. Czekaj, wcześniej to miałam... Mam bellissima teatro. Ja też jestem facetem. Jak taki klucz mew. Zapraszamy do naszego cyrku. Oskar Bebra i rozwita. Do sali prób wchodzi reżyser spektaklu Wojciech Kościelniak. To mężczyzna w średnim wieku. Ma krótkie siwe włosy, okulary i kilkudniowy zarost. Ubrany jest w czarne skórzane buty, ciemne spodnie, jasną koszulę i brązową sztruksową kurtkę. Na scenie siedzą aktorzy spektaklu. Agata Kucińska w roli Oskara, Katarzyna Pietruska w rolach Rozwity i Oskara, Tomasz Leszczyński w roli Bebry. Reżyser siada przed nimi. Ten pomysł, że nie marionetka, jak mi się wydawało na początku w ogóle, bo wydaje mi się też, że marionetka jednak posiada jakieś takie, że tak powiem, pewną żywość w sobie, nie? To znaczy ona bardzo imituje człowieka. Natomiast to, że to skręciło w stronę Tinta Mareski, to w ogóle było dla mnie, nie wiem jak to nazwać, to jest tak rewolucyjne, ja w ogóle nie znam tego typu formy, nie? To jest tak rewolucyjne, że to ma wasze twarze, wasze ręce, wasze emocje od początku do końca, a nie tylko przekazywane po sznurkach, czy przekazywane po czymś innym, to wydaje mi się, że to jest w ogóle klucz. To, co z Kasią mówimy, że po prostu my jakby nie ma czegoś takiego, że my czujemy, że my gramy lalką i że jakby to jest też tak, że ta iluzja jest jakby taka, to jest tak wszystko tak to jest taka organiczna forma, że jakby po prostu to nie ma czegoś, że jest jakiś aktor i jakaś lalka. Znaczy po prostu aktora nie ma, jest lalka. Poza tym towarzyszymy na tej jednak dużej scenie musicalowej tego teatru, towarzyszymy też aktorom, prawda, w swoich ciałach, nie? Więc wydaje mi się, że to zetknięcie marionety z człowiekiem, wiesz, żywym z ciałem, mogłoby być jakby większym zgrzytem. Właściwie nie jesteśmy w teatrze lalkowym, nie jesteśmy w teatrze musicalowym, nie jesteśmy w teatrze dramatycznym, tylko właściwie na styku tych trzech, czy jeszcze, nie wiem, innych konwencji powstaje coś, jakaś hybryda, która wydaje mi się przeciekawa. No dobra. Do boju. To. Nazywam się Bebra, a pochodzę w prostej linii od Ludwika XIV. Ja przestałem rosnąć. Możemy tak wolić jak teraz. Bo on rośnie, więc możemy tak spróbować, żeby to magiczne rośnięcie sprzed lat, tak spróbować, wiesz. Wiesz co, jak najbardziej. To znaczy, ja mam w ogóle takie poczucie, żebyś w każdym miejscu, gdzie przychodzi ci do głowy, że możemy to wzbogacić o takie, nie wiem, nazwałbym to cyrkowe sztuczki, to jest jak najbardziej zasadne, ale szczególnie te, których człowiek normalny nie wykona, a wykona lalka. Ja przestałem rosnąć w 10. roku życia. Puh.
Trochę późno, ale zawsze coś. Angażują? Mnie? Rozwita będzie moją mamą. Rozwita wszystko zrozumie. Wielka somnambuliczka przejrzy na wylot, przeniknie. Wszystkich przejrzy. Prócz siebie samej. Wiesz, że jak ona, jak Oskar mówi, że ona będzie moją mamą, bo tam ta miłość nie do końca była, jak pamiętamy, taka do mamy, tylko no tak. No to była do jego kobiety, kochana, kobieta. Tak. Więc nie wiem, czy coś, nie dotknąć włosów, wiesz, jej, czy... Coś zmysłowego. Aha. Takiego. Tak, bo teraz jest tak, że to jest bardzo aktywne i będzie moją mamą, będzie, to jest żarliwe, nie? I to jest w ogóle fajnie, nie? Natomiast jakby też mieć takie, że będzie... Moją tam mamą. Nie wiem, chociażby w kawałku tego, nie? Do sprawdzenia, bo nie wiem, czy to dobrze, ale wiesz, no. Rozwita. Rozwita będzie moją mamą. Rozwita wszystko zrozumie. Przejrzy na wylot, przeniknie. Wielka somnambuliczka. Dio! Dio, dio. Jak Oskar dotknął Rozwity, prawda, mówi o ręce, bo no, tam no. Wcześniej z włosami wydaje mi się, że super, w ogóle fajne znalezisko, ale że jak dotknął Rozwity za rękę, to ponieważ my mamy wcześniej też trochę ruchliwości, tak zaczynacie drżeć, to ja tego nie czytam. Jest za mała zmiana. Nie wiem, czy na przykład nie zacząć od tego, co Agata zrobiła, że popatrzyła teraz na tę rękę i ty też, żeby dopiero z tego, że ta ręka się trzęsie, kurczę, nie, przepraszam, ręka się trzęsie, obie na to patrzycie tak. I z tego przenieść dopiero, jak Kaśka zacznie mówić, to dopiero wtedy dołączyć. Dobra, dobra. Tomek, dobra? Dio. Mio Dio, lui è un diavolo. Il suo tocco fa male, ho paura, Pepra. Tranquilla, Rozwita, tranquilla. Słuchajcie, właściwie sobie uświadomiłem, że to jest, widzicie, jeśli się chce być uczciwym wobec tego, co się widzi, to ja muszę mówić szczerze, nie? Natomiast nie produkować takiej mądrości reżyserskiej, żeby w razie czego aktor czuł, że jest, nie wiem, zagubiony, bo wtedy, nie wiem, bardziej słucha czy coś, to tak ja wam mówię, że od pierwszej próby ja mam poczucie, że to jest dokładnie to, o co chodzi że podróżujcie dziewczyny same po prostu w tym kierunku, co i chłopaki, nie? Bo to, tylko że wiesz, wtedy głównie się było spotkanie z Oskarem, nie? W podwójnej obsadzie i to po prostu mnie absolutnie porwało i to jest do tej pory. No. Czasem tę samą rolę przygotowuje dwoje aktorów. Nie po to, by grać naraz, ale by móc się zastępować w razie potrzeby. Takie zastępstwo to dublura. Szanowni, za chwilę zobaczycie wodewil. Wodewil przedstawiony przez zabawki. O zabawkach i dla zabawek, ponieważ zabawki się bawią, a ja mam bębenek. Dwa Oscary wystąpią. Postanowiłem po prostu zmienić tradycję teatralną i myślę, że musimy tak zrobić, żeby oba Oscary wzięły w tym udział, bo to jest jakieś ciekawe nowe rozdanie, jakieś rozbicie istniejącej skostniałej formy teatralnej. Na czarnym tle napisy. Próbę spektaklu Blaszany Bębenek prowadził jego reżyser Wojciech Kościelniak. Uczestniczyli w niej Agata Kucińska w roli Oskara, Katarzyna Pietruska w rolach Rozwity i Oskara i Tomasz Leszczyński w roli Bebry.